witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Piechol, witam Wiedźminie 3 Dziki Gon. Nowa Wiocha. Ale do Rostajów jeszcze nie idziemy. Tam jest znacznik, kochani, który ja sobie wyznaczyłem w poprzednim odcinku. A zwiedzałem Wiochę, szukając staruszki, która potrzebuje pomocy. No i kurde, dalej szuka. Wbiegam do chatek, mniejszych i większych. No do kurnika nie mogę. Ej, jest staruszka? Siedząca przy wejściu? No, tylko małych dzieci szukać, które potrzebują pomocy. Nie, to i też, kurde, względny porządek. Widzę, niektórych oszczędzili. Nie, dobra, ale na pewno coś będzie przy tym znaczniku, który sobie wyznaczyłem. Jak już pewnie zwróciliście uwagę, nawet, kurczę, nieźle mi to zaznaczanie wychodzi, bo już nie wchodzę w legendę. Nie, dobra, ale roślinki się przydadzą. Tak czy inaczej. Co my tu mamy? Co, tu była kapusta? Nie, a może? Skorocel. To nie kapusta. A wyglądało jak kapusta. Nie, ale dobra, czy jestem na pewno gotowy na tą walkę, która mnie tam pewnie czeka? Albo na to miejsce, które tam przyjdzie mi odkryć? No ale to już jest naprawdę bardzo blisko. Jakby co trzy jaskółki, trochę mięcha, trochę roślinek. No, damy sobie radę. Siedlisko potworów, no kurde, dobra. To może srebro. Tak od razu. Tylko potwory jakiego rodzaju? Bandyta? Bandyta jest potworem, okej. Okay. Pod warunkiem, że dokonuje złych rzeczy. Ej, już zmieniłeś na żelazo? Tak po prostu? To nie czary, to tylko znaki. Choć w sumie... No, można powiedzieć, że czary. Dobra, okej. Okay. Miecz żelazny bierze dużo. No, ale ich miecze też trochę biorą. Zadają pewien pułap obrażeń. Albo oni na 7 poziomie, a ja tutaj chyba z którym? Z 3 albo z 4 wyjeżdżam dopiero. Ej, kurde, czemu nie pozostałem podpaleni na trochę dłużej? Byłoby fajnie. Ale w sumie nie musi być. To za pomocą igni. A, ten tutaj się schaczył niestety. Tego trzeba szybko wykończyć, ale też surowe mięso. Można sobie dziabnąć zawsze. Kurde, no jeden martwy już by się przy... Oj, kurde! Dobra, jeden jest martwy, faktycznie. Drugi zaraz też będzie. Ej, nawet przed mostem jest w stanie się obronić, tak po prostu? Kurde, oni mają takie szarże, a ja jeszcze nie jestem w stanie zrobić ani uniku, ani już tym bardziej na przykład sparować. Oj, kurde. Nie, teraz chciałem sparować, ale zapomniałem, że po strąceniu, powiedzmy, nie można. Ale podpalić można zawsze. Ej, kurde. Mimo podpalenia? Ej, dobry bandyta. Okej. Okay. Jaskółki nie chcę używać. Ej, ale nie widzę, kurde, powodu, czemu on się zasłania za każdym razem dosłownie. Albo może mocnym trzeba po prostu. A, okej, okay, dobra. Tylko myślałem, że to na tarczowniku ewentualnie. Oj, pięknie kamera zasłoniła teraz. O, ale może to i lepiej. Tutaj delikatnie Mortal Kombat zajechało teraz. Ej, dobra, zostawić sakiewkę. Nie tylko on, na szczęście. Zanosi się na deszcz. Nie zanosi się, tylko już pada. To nawet wiedźmińskich zmysłów nie trzeba było, Geralt, żeby wysnuć taki wniosek. Kurde. I no po prostu leje rzęsisty deszcz z nieba. Ej, ale tam zostawiłem jeszcze jedno truchło, ale też siedlisko potworów czeka tam niżej. Tak po prostu. No okej. Okay. Trzeba tam będzie zejść zaraz. Ale jednak wolałbym troszeczkę z większym zdrowiem. Dobra, jeszcze jedna roślinka, zrobimy sobie save'a po udanej walce. Jak to zwykłem robić. Nie raz, nie dwa, zresztą już to widzieliście. Nie, ja też zastanawiałem się nad tym, czy po prostu nie mówić save i w tym momencie wycinać ten fragment, kiedy ja wchodzę w menu i save'uję faktycznie. Żeby po prostu pojawił się wam napis, że dokonano z zapisu, albo nawet to wycinać. Po prostu momentalnie wskakiwać znowu do rozgrywki. No tam zaoszczędzone 2-3 sekundy na każdym save'ie by były, jakby co w odcinku. Ale okej, jeszcze trochę mięcha. Bo co to za potwory? Wyglądają na nekery. Oczywiście srebro. Ej, ale też moment, czemu nie mam włączonej kuszy? Ani petardy żadnej wrzuconej, ani nic. No nie no, kurde, oczywiście kusza musi być. Jakaś. Dobra. No i czy teraz? A, mogę wybrać ją faktycznie, dobra. Już wszystko jasne. I w ten sposób tą walkę można było zacząć nawet. Tak mi się wydaje, no bo potworów trochę dużo.
Dobra, no to uwaga. Tylko właśnie, gdzie jest jakikolwiek potwór? Nie mogę teraz... O, tu jest. Widzę jakiś łeb. I tu widzę kolejny. Dobra, bam. Chyba nie dostał. No chyba nie. Chyba tylko rozjuszyłem bestię. Dobra, ale nekery są przeciwnikami zdecydowanie poważniejszymi od trupojadów czy utopców. Więc z szacunkiem. Ale podpalać na potęgę. I też bardziej walczyć niż uciekać. Oj kurde, dobra. Może jednak trochę ucieczki też trzeba zaznać jeszcze jednak. Ale podpalenie działa bardzo dobrze. Dobra, jaskółka. Ej, może nie będzie tak ciężko wcale? Jeżeli faktycznie będą wlatywać na moje podpalenie, bo jak przypominam, jak utopce skakały w ten sposób, to podpalenie nie działało. Zupełnie. Dobra, krew inaczej. Sprzęt zostawiony po Neckerze jest bardzo cenny, zwłaszcza mutageny. Widzieliście, teraz jeden udało mi się podnieść. Ej, mamy jaskinię. Pancerz cydaryjskiej kawalerii. No brzmi świetnie, mam nadzieję, że materiały będę miał. Może płyty stalowe się przydadzą i wreszcie Geralt będzie znowu wyglądał jak porządny rycerz, a nie jak szmaciarz, no bo pierwsza wiedźmińska zbroja wyglądała naprawdę fajnie, a te wszystkie kolejne tak kurde płóciennie bardzo, tak szmaciarsko. No jak kawałki materiałów, no ale gdzie kurde do walki na miecze zbroja z materiału, no bez przesady, z utwardzanej skóry jeszcze, okej, dobra. No ale to mi nie wygląda na utwardzaną skórę. Być może taka jest właściwie, faktycznie. Dobra, mam pochodnię, z której znam, której zastosowanie znałem już od początku i której teraz już wiem, jak mogę używać. Kurde, dobra, moment, ale widziałem dalej, kiedy, no właśnie, nie była zapalona. No to tyle mogę przejść chyba, prawda? Ale... save. Nie, widzicie te parę sekund właśnie. Tego bym wam oszczędzał, wycinając ten fragment. O kurde. Wiedźmiński cech niedźwiedzia. Cały kompletny strój, cały set. Ej, no jak najbardziej. Jestem jak najbardziej za. No buty, rękawice, zbroja? Pantalony? Kurde, jak najbardziej. Nie, dobra, żebym do dziury żadnej nie wpadł. Zresztą zawsze chciałem zobaczyć, jak wygląda tutaj. Necker wojownik. Nie, tego akurat nie chciałem zobaczyć. Ej, i wokal nawet. Ej, włącz ten wokal jeszcze raz. Jestem jak najbardziej za. Dobra, no to było kiepskie podpalenie. Lepszy unik, okej, okay, ale podpalenie naprawdę było kiepskie. O kurde, ale dostał wciry w tym kącie. No i tak to trzeba robić. Dobra. Podpalenie znowu nie takie. O kurde, wow, 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 oj. Ej, też animacja się ścięła. Dobra, jeszcze jedną jaskółkę. Poziom toksyczności rośnie. Kurde, zawsze uciekają na początku. Kurde, dalekie zaszarże. No ale faktycznie do kąta i szlachtać. Najlepszy sposób. Ej, no kurde, no. Podpalaj, podpalaj. Na potęgę. O kurde, dobra. Jeszcze dwa takie ciosy będzie po mnie. Posilmy się jeszcze mięskiem. Ej, kurde. Nie, naprawdę, szybkie mają te szarże. No nie chcę trzeciej jaskółki już używać. Uderz mi jeszcze w mięcho. Co, już będziemy zbierać po nich? A w sumie... czemu nie? Ale ich tu jest zbyt wielu tutaj w pobliżu. Żeby tak po prostu oddać się zbieractwu teraz. Dobra, może ten przedmiot mi się uda jeszcze podnieść? Ach, jednak nie. Dobra, ale przynajmniej jednego mi się udało podpalić. Ej, nawet dwóch! Dobra. Ten powinien być martwy, no właśnie. A ten spalony żywcem. No kurde, dalej, no. Jeden, kurde, ostatni. Necker, Geralt. No i super. I to mogę podpalić pewnie? Nie, nie mogę. Ej, a tam się gdzieś chowa Necker wojownik. Chyba pod ziemią. Haha, dobra, na szczęście nie go spalić, bo nie wiem, jakbym go wyciągnął stamtąd. No ale dobra, w Bloodborne też się przeciwnicy zapadali pod ziemię, no chyba, że oni tak faktycznie zakopują się. Że to jest cecha Neckerów po prostu. Który ja nie jestem świadomy po prostu, najzwyczajniej w świecie. Ej, rudat wymerytu. Bardzo przydatne rzeczy tutaj wewnątrz tej jaskini. No i bardzo dobrze, no bo walka też nie należała do najprostszych. No, ani do najtrudniejszych, okej, to też trzeba dodać. Nie, wiecie co, najpierw wszystko wezmę.
A później polecimy sobie dalej, głębiej w tą jaskinię. Tutaj jeszcze dwa pakunki zostały dla mnie. Kłak potwora, aż dziw bierze, że to jest rzadki przedmiot. Choć co mnie, jeżeli Necker nie jest totalnie w ogóle owłosiony, no to nie dziwi to w ogóle. Ej, tu mogłem wskoczyć i tu Neckery by pewnie nie weszły nawet. Ej, właśnie, ja muszę korzystać bardziej z tego, że Geralt jest bardzo mobilny. Bawełna, zardzewiałe miecze, inne miecze. Smoczy sen. To jakiś eliksir, czy... może petarda na przykład. Olej przeciw reliktom. Relikty potrafią walczyć. Nie, dobra, sprawdźmy inwentarz, bo tam wiele rzeczy doszło. W tym różne miecze, kurde! Inna brygada... Nie, ta sama brygada, ale ostrze lepsze, tylko no właśnie. Przebicie pancerza kiepskie. Obrażenia zdecydowanie większe. Kurde, dobra. Tylko, że to jest przedmiot magiczny. A tamto jest bronią mistrzowską. Kurde. No dobra. Może to się da jakoś ulepszyć jeszcze. Ten miecz, który teraz mamy. Ej, co to jest? Kurtka łowcy nagród. Wymagany pierwszy poziom. Dużo słabszy pancerz. Nie. Zresztą tutaj mam coś na wyższy poziom, jeżeli uda mi się go zdobyć. Ej, runy można wykorzystywać do ulepszania broni. Przejdź do zakładki z bronią i wybierz runę, używając lewej gałki. Pomniejszy kamień runiczny. Tak po prostu mogę? Ohoho, dobra, czy nie potrzebujemy kowala do tego? Czyli ten też mogłem wrzucić zdecydowanie wcześniej. Dobra, okej. Okay. Nie, ale póki co sprawdzić tylko, czy nie mam tutaj czegoś lepszego do założenia. No nie podejrzewam, żeby koszula była lepsza. Nie, okej, okay, chyba jest zacnie. Eksplorujemy dalej tą jaskinię. A oczywiście surowe mięcho cały czas będzie wchodziło. Do momentu, że będę miał pełnego zdrowia, no bo nie jestem z tych, którzy medytują zbyt często. No to wyglądało podejrzanie dosyć. No ale nic tu faktycznie nie ma. Dobra, jaskinia wyeksplorowana. Jeden znak zapytania odhaczony na liście. Nie, tak biegłem tylko, żeby jeszcze zobaczyć ostatni raz zmysłami wiedźmińskimi, czy na pewno nic tutaj nie ma. Nie, dobra. Tu możemy cisnąć do wyjścia. Oj, moment, moment. Grzyby jeszcze. Purchawki trzeba zbierać. Nigdy nie wiadomo, kiedy trafisz na gościa, który będzie wymagał zrobienia zupy grzybowej. Tak po prostu. Nie, dobra, jeden znak zapytania odhaczony. No chyba, że przy wyjściu jeszcze kogoś spotkam. Albo w tej wnęce coś jeszcze leży. Nie? No dobra. Tu można kierować się do wyjścia, tylko wejdziemy, kurde, w deszczową noc. Niestety. Pochodnie zgaśnie. Ja chociaż czekałem na jakieś syczenie deszczu, który uderza w rozpaloną pochodnię. No ale nie ma tego. Ale dobra, no nie ma co biegać z pochodnią po lesie przecież. Lepiej z kuszą. Zwłaszcza, kiedy jest nieskończona ilość bełtów. Dobra, można wybrać kolejny znacznik na mapie. Ten jest całkiem niedaleko. No mam nadzieję, że kurczę, prędzej czy później trafię na tą chatkę starszej pani. No pomagać ludziom jak najbardziej jestem za. Pomagać dzieciom jeszcze bardziej, bo wiele życia przed nimi jeszcze. No tylko z drugiej strony też nie wiadomo, na kogo wyrosną. Ja bym spotkał Adolfa Hitlera, który byłby chory jako dziecko. No nie wiem, czy bym kurde przypadkiem mu arszeniku nie podał zamiast aspiryny. Ale kto by mógł zabić dziecko? Kto byłby w stanie? No ale to są filozoficzne rozkminy. O kurde. Moment. Co, dziki koń? Czemu on jest oznaczony jako wróg? Ja nic wam nie chcę zrobić. O kurde, dobra, jak już zdzielą to... Ała. No, boli bardzo. Więc zostawmy, ale może właśnie to jest to. Ludzie w opałach. Walczą dezerterzy z nimi? A to proszę bardzo, podpalmy ich. I przetestujmy nowy miecz. O kurde, dobra, wciry, grube wciry. Dobra, w interesie tych ludzi jest, żebym wygrał tutaj, więc ostrożniej. Ej, stop! Czy to nie był jaskier? Ej, to nie był jaskier tam w klatce? Nie, no niemożliwe. Ej, dobra, tam widzę łucznika, więc zajmijmy się najpierw nim. Dobra, wystarczająco blisko, wydaje mi się. Na parę uderzeń. O kurde, ała, boli. A to nie sięga. Przydoby się jeszcze jakiś eliksir.
Pewnie mogę teraz normalnie wejść w ekwipunek, niby czemu nie, mógłbym, miałbym nie móc. Ej, no kurde, czemu to nie sięgnęło? Ja może ich uda mi się zgubić gdzieś tutaj po prostu. Nie, jak widzicie, dużo polegam na podpaleniu. To czemu tego? Tego bliżej, kurde, zaraz chyba wyłączę Lokon. Nie, serio, autentycznie wyłączam Lokon, bo on tutaj troszeczkę mi psuje szyki. Dobra, jaskółka też musiała wejść. I jaskółek już nie mamy. Dobra, gdzieś tu był łucznik, prawda? Jest tutaj, dobrze ma pochodnie. Wcale nie, jest zupełnie odwrotnie, kolej, zupełnie odwrotnie. No chyba, że twoi kumple się pospieszą. Ale nie zanosi się. Ej, kurde, to nie powinno wejść, to nie powinno we mnie trafić. Zupełnie. Ej, mam jakieś petardy? Szkoda, ale nie mam. Ej, ale ja bym tutaj rzucił pułapkę. W tym właśnie miejscu. Powiedzmy, rzucił sobie Irden. Czy już stracili zainteresowanie? Chyba tymczasowo. Dobra, jest i pułapka, ale z powrotem mogę wrócić do Igni. Nawet chyba nie ma co czekać, że oni wejdą w tą pułapkę. A może? Tylko co to daje? Co to robi? Kurde, ale walczyć z przywódcą najpierw? No jak płonie! O kurde, dobra, 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 dobra. Użyjmy masła i butelki wody. Może nawet dwóch. Ej, nie, dobra, bo tamten przywódca wyciągnął łuk. A ja mam przecież kuszę. Mogę też sobie coś postrzelać przecież, prawda? Oj, mało zabiera. No mogło mniej zawsze, ale też mogło kurde więcej. Ej, widzę, deserterom nie dają chyba zbroi. Albo zostawił. Dobra, połączenie mocnych i lekkich uderzeń. No jakoś się spisuje, ale on jest na 10 poziomie. A ja chyba na 5. No... Kurde, zamysł autora był pewnie taki, że mi się tutaj nie udało po prostu. No ale kumple go zostawili. Nikt tu nie chce iść. On tak jest w kącie po prostu. A ludzie są w opałach, no czemu miałbym je pomóc? Ej, dobra, ale wybił mnie z równowagi. Niedobrze. Nie, ale faktycznie, im wyższy poziom, tym łatwiej oni się zasłaniają po prostu. Okej, zaraz zginie. Bo go podpalę jeszcze dodatkowo. Ej, dobra, już się wystawiłem niestety na strzały. Ej, czy mój miecz po prostu się zepsuł teraz? Nie, serio, mogę wejść w ekwipunek? Pewnie, że mogę. No, i jak wygląda moja stalowa broń? 56%, kurde. Dobra, a mój drugi stalowy miecz? Magiczny do tego. Niższe obrażenia. Ale przebicie pancerza lepsze. Dobra, weźmy tymczasowo. Ta szybka zmiana w locie. O kurde, na koniu? Płoń. Bandyto. A póki leżysz. Szybko dobić. E nie, ten miecz zdecydowanie lepiej. Nie wiem, czy przebicie pancerza? Właśnie to jest to? O kurde. O kurde. Dobra. Do piachu. Ej, a tego to już mogę dobić autentycznie. Tak po prostu podejść i... BUM! Okej. Kiedy się zasłania, trzeba się odsunąć. Właśnie teraz. Nie odpuszczać, mimo tego, że się palicie. Ej, nie, serio, wydaje mi się, że odpowiednio... z odpowiednią dozą ostrożności i z należną odpowiedzialnością podejdę do walki tutaj, no to... niczym w Bloodborne czy Dark Souls... mistrzostwo będzie powodowało, że będę w stanie walczyć z przeciwnikami na o wiele wyższym poziomie niż ja sam. No i może używanie innych znaków niż w kółko Igni tylko. Nie, serio, to nie jest jaskier przypadkiem? Ale dobra, dajcie jeszcze wody trochę. Chyba został jeszcze jakiś oprócz ciebie? Nie, serio, widziałem jeszcze jednego chyba. Ale jeżeli nie, no to zapraszam. No, ale płonie i walczy? No, prawdziwy kozak. No, nie ma co. Ale dużo mocnych uderzeń w kącie. Czy jest w stanie to wytrzymać na dłuższą metę? No, plus oczywiście sporadyczne podpalenia. Ej, kurde, ale ten na krótszy dystans chyba są lepsze. Mimo wszystko. No nie, koleś, właśnie nie. Jestem w stanie nawet pić wodę w trakcie walki, uderzając się mocno cały czas, raz za razem. Więc raczej to ja będę tym, który odda swoje fekalia w twoją szyję.
Nie, ale dobrze, że koleś szedł z konia, bo to było naprawdę zaskakujące. Koleś już tylko przeklinał, wie co się zbliża. No, na pałę, ale zrobione. Wszyscy. No i widzicie, tak ciężka walka, a punktów doświadczenia o wiele mniej, niż bym dostał za wykonanie głupiego, kurde, questa. No dobra, podnośmy wszystko. Czy tutaj obozowisko nie skrywa jeszcze czegoś dobrego dla mnie? No proszę, alchemików, zawsze coś, ale właśnie. Kurde, safe. Pewnie, że tak. No szkoda, że audiencja przysporzyła mi tylko bólu. No bo właśnie w trakcie, a to właściwie przed audiencją, wybieraliśmy. Symulowaliśmy właśnie wybory z Wiedźmina 2, Zabójcy Królów. No mnie to pominęło. Ale kurde, walić to. Wiedźmin 3, tym się cieszę i to powinno mi wystarczyć. I raczej wystarczy. Już teraz wam mogę powiedzieć, w ciemno praktycznie. Powiedziałem, czy mogę używać sformułowania w ciemno przy 19 odcinku, no ale... Znacie mnie. Takie serie lubią się rozkręcać. Okej, przeciążenie, więc Geralt już sobie nie pobiega, chyba że wywalę jakiś szmelc. A szmelcem są rzeczy, które są warte mniej niż 20 orenów, czy tam koron. No podejrzewam tępe topory właśnie. No bo te buty, powiedzmy, szlacheckie, są warte zdecydowanie więcej. Ej, dobra. To waży prawie kilogram i jest gorsze od tego, co mam. Wyrzuć. Dalej, jakieś spodnie, koszule. Koszula powinna być lekka, ale wcale nie jest. Ale jest wiele warta, o dziwo. No dobra, no to tak, mała pałka, wek. Tępy topór, wek. Gdzieś tu były zardzewiałe miecze, prawda? Nowigradzkie, czy inne. Jest. Więc żegnam. Dobra, starczy. Pora uwolnić gościa z klatki. Tutaj nie wygląda na to, żeby coś tutaj jeszcze było. No ej, stop, moment, stop. Tutaj były skrzynki jeszcze przecież, no właśnie. Kowirski kordzik. No, ale kordzik to mały miecz. Sadło, schemat na buty zabójcy. Kurde, brzmi bardzo poważnie. Trzeba będzie się chyba do kowala cofnąć, albo znaleźć nowego. Ej, stop, po tym jeszcze nie podniosłem. Ej, no faktycznie. A nie, stop, to jest po prostu wszystko. Nie. Wszystko, co zostawiłem. Cały szmelc. Nie, nie wyglądasz mi w sumie na jaskra, bardziej na kupca, no właśnie. No co jest, nie mogę? Aha, nie mogę pogadać z zemiotworzy, ale najpierw podnieśmy może niewysłany list i zobaczmy, co głosi. Bo może coś z tyłu, nie wypuszczaj tego gnoja przypadkiem. Albo coś w ten deseń. Ej, tu zdecydowanie wyższa obra... O kurde, to jest bardzo dobra broń stalowa. Ale właśnie, czy kordzik nie będzie przypadkiem krótkim mieczem? Nie, dobra, cholera, nie jest nieźle. Naprawdę, jeżeli chodzi o stalowe miecze, zmiany zachodzą co chwilę praktycznie i cały czas najlepsze. Ej, świetnie. No tylko ten nie masz właśnie żadnych dodatkowych jeszcze atrybutów. W sensie przebicie pancerza, polepszona moc znaku czy inne. Kurde, dobra. Tymczasowo jeszcze niech będzie to. Tylko muszę pamiętać, żeby tego nie wywalić, więc może wywalę coś innego od razu, na przykład tępy topór. Raz jeszcze. Dobra, i przeczytajmy tą notatkę. Mól książkowy. Ej, dobra, fajnie, że to wpadło. Zawsze kolejne trofeum mnie cieszy. Bo kiepsko u mnie z poziomami, jeżeli chodzi o konto na PSN-ie. Helte ukochana. Pamiętasz, jak mówiłaś, Izbor, nie idź ty ludzi łupić bogom, to niemiłe, a poza tym gościńcem tylko teraz uciekiniery idą. Co biedniejsze są niż my. Jak się strożyłaś, że od pracy w polu się tylko migam, że nic do domu nie przynoszę? Oj, będziesz to musiała, kochana, odszczekać, tak aż we wsi obok pomyślą, że wilcy idą. Czyli pewnie coś złowił, kogoś złupił. Wczoraj żeśmy złapali kupczyka i to nie z Gors Velen czy Brenny, tylko samego Nilfgaardu, rozumiesz? Z miasta Złotych Wież. Słowo po naszemu gada, ale dość, żeby szło zrozumieć. Powiedział, że jakieś towary czarnym do obozu woził. Co utargował, tośmy mu zabrali i mówię ci, Helke, rybko, tyle koron to ty w życiu nie widziałaś, do tylu zliczyć nawet nie potrafisz. To albo jest tępa, albo naprawdę jest tutaj na wiele koron ukrytych gdzieś. Tylko kurde, gdzie? Chyba ich nie podnosiłem, bo stan moich koron jest w dalszym ciągu, no, zadowalający, ale kiepski. No, więcej niż 1000 by się przydało mieć przy sobie cały czas.
Teraz jeszcze trochę go poszturchamy, żeby się wywiedzieć, czy części złota albo dóbr gdzieś przypadkiem nie schował. Jak jaśmy mu obcięli kciuki, to się przyznał, że dodatkowe kosztowności w podeszwie buta trzyma. A jak go Mirko troszkę przypalił, to wyśpiewał, że w worku z obrokiem szlachetne kamienie schował. Kto wie, co nam jeszcze ciekawego powie. Kurde! Powiedz dzieciom, że tatuś zaraz wróci, że im przywiezie zabaweczki i smakołyki, że tak się objedzą miodowymi ciasteczkami, aż pękną. A tobie, Helkę, wiozę naszyjnik i broszkę ze srebra. Bo chociaż wredna jesteś, to i tak cię kocham, niecnoto ty. Izbor. Załóż na mój przyjazd tej koszulę nocną w koronki i czerwone korale, a i gębę weź jakoś pomaluj. O! Ja, ale najgorsze w tym jest to, że ja właśnie ich pozabijałem. Izbor był pewnie dowódcą, albo nie wiem, nawet mógł być jednym z tych szaraczków tutaj, no ale... No on już nie dowiezie tego, co miał dowieść. No chyba, że Izbor był dzikim koniem, ten, który tam gdzieś daleko uciekł. Nie no, dobra, ale oczywiście uwolnimy go. Bo to, co oni zrobili, no poobcinali mu kciuki, no to jest bardzo niecne. Burza, psia krew. Dobra, ale to może mimo burzy... Wypuścimy gościa z klatki, co ty na to? No kciuków już nie ma, jest mega słabo. Poszukajcie mojego straganu koło mostu przez Pontan. Mój towar niby tylko dla wojska, ale zrobię dla was wyjątek. Okej, dobra. Ale to wszystko? Naprawdę? Żadne dziękuję? Skąd wiesz, że nie chcecie zabić? Nie, serio, a mogę w ogóle? Ej, ale nie, w ogóle soko sobie burzy to jeszcze nie widziałem, Wiedźmie 3. Jak to wygląda? No, liczymy sekundy. No kurde, wreszcie. Nawet lepsze niż w GTA 5. Serio, bo niektóre błyskawice idą po prostu w przeciwnym kierunku niż powinny. I tak się faktycznie dzieje. A Geralt ze swoimi wyostrzonymi zmysłami, on to może widzieć. On nie ma ludzkich oczu przecież. Nie, no pięknie, kochani, pięknie. Pięknie też, że ta oczywiście batalia się udała. Nie, po prostu naparzać do momentu, aż nie rozbiją nam gardy. Ale to jeżeli chodzi o ludzi. Jeżeli chodzi o bestie i potwory, to tam już sprawa wygląda inaczej. Dobra, moment, co tutaj mamy? Dzikie psy. Dobra, to przetestujmy. Naparzanie, delikatne, mocne uderzenie czasami, raz na jakiś czas. Ale lepsze by były celne, po prostu. Dobra, muzyka znowu się zmieniła. Nie, fajne jest to wejście. Muzyczki do walki. Ale dalej psy podejrzewam, tak? No, to z psami jeszcze się policzę, kochani, i zakończymy ten odcinek. No chyba, że zginę. Cholera, mam nadzieję, że nie. Tutaj obrażenia krytyczne nawet wchodzą. Kurde, fajny jest ten miecz, bo jest magiczny, a będę musiał go zmienić, bo ma niższe bazowe obrażenia, ale runami będę mógł ulepszyć z kolei. O, jedno ignie wystarczyć, by podpalić takiego dzikiego psa. No i dobrze, kurde, po to inwestowałem. Tak usilnie. Ej, ja wypuszczę się trochę do przodu. Jestem ciekaw, czy tutaj też zaraz oświadczymy tego niecnego komunikatu, że jesteśmy dalej niż tam, gdzie diabeł mówi dobranoc. A po prostu trafimy na wilki. Ale jesteś paskudny. Czy to jest tylko wilk, kurde. Taki większy pies, bardziej drapieżny. Czy taki paskudny? No nie wiem. Geralt, sam najprzystojniejszy na świecie nie jesteś, choć w sumie na brak panien nie należysz. Znaczy, no, nie należysz. Nie narzekasz oczywiście, sorry. No ciężko się gada i składa koherentne zdania w trakcie walki. No wargu, kurde, jesteś najlepszy z nich wszystkich. Poczekaj, albo w sumie. Ej, ktoś tu ukrył floreny. W korze drzewa. Pniu! Kurde. Trzeba przeszukiwać wszystko. Nie, ale tego warga jeszcze chciałbym dorwać. Oczywiście, kiedy podniosę już tutaj wszystko. Warg uciekł w tamtym kierunku. Czy wiedźmińskie zmysły go wykryją? O cholera, tam ich jest dużo. Nie, ale widzę, faktycznie w drzewach coś poukrywali, tak? Bo tutaj chyba znowu mogłem coś podnieść. Ej, dobra, delikatne takie pustkowie teraz. Wybiegliśmy z lasu. No to dobrze, przynajmniej żaden grzmot nas nie sięgnie. Gule! A czemu nie? Na drugim poziomie. Nie no, nie miejcie złudzeń. Ja teraz pod okolicznych tutaj lokacjach troszeczkę pobiegam sobie, bo to jest ostatni odcinek tej sesji nagraniowej. Kurde, co się stało? Kiedy był ostatni zapis? Powiedzcie, że po walce z ludźmi chociaż.
bo walić to się sadło, ale tamtej walki nie chcę jeszcze raz teraz przeprowadzać po prostu. Quick save by się przydał, na przykład kombinacja wszystkich czterech górnych przycisków. L1, L2, R1 i R2. I byłoby super. A to chyba było daleko niestety, to chyba było daleko. Ale nie aż tak, no kurde, pamiętam o save'ach przecież, kurde, nie ma co się stresować, piechol, nie wpadajmy w panikę. Ale bardzo długo się wczytuje. Albo wczytuje burzę, albo czas sprzed burzy, albo sprzed walki z ludźmi. Ale to jest raczej niemożliwe, jestem na 99,9% pewien, że robiłem save'a. Tuż po walce. A jeśli nie, no to kończymy i palnę sobie w łeb, padem. W sam środek czułka, w sam środeczek. Nie, ale serio, coś jest nie tak. Bardzo długie są te loadingi. Wcześniej takie nie były. Czyżby każda kolejna miejscówka nosiła za sobą kolejne jeszcze dłuższe loadingi? No nie narzekam, bo ekrany ładowania są ładne i przydatne informacje i w ogóle, ale mogłoby być krócej. Kurde, gdzie ja jestem? No nie. No nie! No nie... może jednak, tak? Dobra, on tu jeszcze dalej siedzi, ale oni wszyscy są martwi. Nie! Nie, to nie mógł być ten save. To nie mógł być ten save. Niemożliwe. Jeszcze raz, Kid. Kontaktem Wiedźmina w Felen był nilfgaardzki agent o imieniu Hendrik, który przebywał incognito gdzieś w owej spustoszonej wojną krainie. Jego głównym zadaniem było zbieranie informacji o Cili. Ej, dobra, to są nowe informacje dla mnie, dzięki, że wczytałem tego save'a. Spoko. Hendrika szukamy, jakby co, w okolicach Velen. No imienia nie znałem, a to wiele ułatwia. Dobra, ale żadnych więcej kwestii nie ma, a ekran dalej się przesuwa. Czemuż to? Aha, bo jeszcze trwa bardzo długi loading zapewne. Albo wcale nie, bo przecież chwilę temu, jeżeli faktycznie po śmierci czytał się najświeższy zapis, no to przed chwilą było już wczytywane. Więc w ramie gdzieś tam, kurde, jest pewnie. Doczytane już. Nie no, serio, kurde. Martwią mnie te długie loadingi, bo to będzie oznaczało, że będę musiał je wam wycinać, jak to zrobiłem w Bloodborne zresztą i w Dark Souls i w innych grach, które długie loadingi miały. Po prostu, żeby zachować taką spójność materiału, żeby to płynnie szło, a nie z przerwami. No jednak więcej gry w grze, prawda? Loadingi pokazać jak najbardziej, ale... Kurde! Naprawdę? Serio? No niemożliwe, kurde, po prostu niemożliwe. Ja mógłbym nie zrobić save'a. No dobra, Kid, no ale widzieliście, udało mi się, teraz po prostu jeszcze raz będę musiał zrobić to samo. I tyle. A sesja nagraniowa się kończy, więc tego już drugi raz po prostu nie zobaczycie. Ale dobra, kochani. Tym niefortunnym wydarzeniem i przypomnieniem o wadze i priorytecie save'ów kończę ten odcinek. Wielkie dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Pozdro, cześć, hej!